Pokazy warsztatów rzemieślniczych, zwiedzanie chat, stoiska historyczne z rękodziełem i pamiątkami oraz samodzielne wybijanie monet. To wszystko i wiele więcej czekało na wszystkich w obozie wczesnośredniowiecznym podczas Dnia Rzemiosła w osadzie słowiańskiej w Stołbiernej. Bardzo ładnie i bardzo dobrze. Super. No, bardzo fajnie. Dla nas to taka nowość. No fajnie, tutaj jesteśmy pierwszy raz, ale bardzo się nam podoba. Dzieci zadowolone. Wybiły monetę Grodu Słoweńskiego, także myślę, że będą mieć pamiątkę na kiedyś. Bardzo fajnie właśnie. Znaleźliśmy na Facebooku tą informację o dzisiejszej imprezie. Postanowiliśmy razem z dziećmi przyjechać. Dzisiaj mamy Dzień Rzemiosła w Osadzie Słowiańskiej. No i cóż, zapraszamy wszystkich tutaj do zobaczenia, jak wyglądało rękodzieło właśnie w czasach średniowiecznych. Między innymi mamy tutaj stanowisko obróbki gliny, garncarstwo, mamy wyróbkę ozdób, różnego rodzaju również manufaktury, strzał, broni, tego typu rzeczy. No i cóż, możemy powiedzieć jedną rzecz. Cieszymy się bardzo, że osada, tak jak zapowiadaliśmy, żyje. To nie jest skansen, to nie jest jakieś muzeum. Tutaj naprawdę jest życie, są ludzie, którzy mają odpowiednie stroje. Myślę, że warto być razem z nami i korzystać z tego, co tutaj mamy w Stołbiernej. Dopóki pozwoli pogoda i dopóki będą ludzie zainteresowani odwiedzaniem, to będziemy działać. Dlaczego? Dlatego, że tutaj no, można powiedzieć, że troszeczkę sezonu przez remont straciliśmy, więc chcemy to po prostu nadrobić. Myślę, że każdy, kto tutaj dotrze, całe rodziny znajdą bardzo fajne atrakcje dla siebie. Dzisiaj również mamy możliwość nauki strzelania z łuku, ale nie tylko dzisiaj, ponieważ również tutaj pracownicy Centrum Kultury prowadzą takie warsztaty w każdy inny dzień, także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również grupy szkolne, bardziej zorganizowane. Tutaj różnego rodzaju warsztaty również mamy dla nich. Przede wszystkim chcemy, aby to miejsce żyło. Każdy, kto wybrał się na Dzień Rzemiosła Średniowiecznego w Osadzie Słowiańskiej w Stołbiernej, mógł także obserwować zmagania zawodników biorących udział w historycznym turnieju łuczniczym pod nazwą Pierwszy deszcz strzał. Ale to nie wszystko. Chętni mogli również sami spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku do celu.